Go. Jola Kolano, dzisiaj mam wielką przyjemność przywitać się z Wami w programie O Co Chodzi. Dzisiaj naszym gościem jest Sławek Sikora, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Mimo to, że bardzo ciężko jest Cię przedstawić w kilku słowach, pokusiliśmy się o to. Przedstawimy Cię w materiale filmowym, zapraszam. Sławomir Sikora, pierwowzór Stefana, bohatera filmu Dług Krzysztofa Krause, spędził w więzieniu 10 lat. Był uczestnikiem jednej z najważniejszych spraw kryminalnych Polski lat 90. Sikora oraz Artur Bryliński byli ofiarami wymuszeń, pobić i szantażu ze strony bandytów. Doprowadzeni do ostateczności, nie otrzymując znikąd pomocy, dopuścili się podwójnego morderstwa. Sławomir Sikora został skazany na 25 lat więzienia. W 2005 roku został ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Czas spędzony w więzieniu Sikora wypełnił twórczą pracą. W książkach Katarzys i Ryszard i Nieprzyjaciele opublikował swoje wiersze i opowiadania. Jest autorem książek Mój dług, Spłacam dług i Osadzony. Materiał, który widzieliśmy, znalazł się w programie Świadomości. Udało nam się do Ciebie dotrzeć, co nie było łatwe. Czy trudno jest do Ciebie dotrzeć tak naprawdę? I czy spotkałeś się w swoim życiu z ludźmi, którzy chcieli wykorzystać Twoją historię dla swoich niecnych celów? O, chyba zawsze są ludzie, którzy chcą wykorzystywać nas, jeżeli mają w tym jakiś swój ukryty cel. A w moim przypadku pewnie tak, szczególnie jeżeli 95% społeczeństwa było za moim ułaskawieniem, bo różne sondaże były robione, no i mówiono, jesteśmy za Sikorą, 95% społeczeństwa. No to pewne partie polityczne, grupy wpływów chcą sobie zawłaszczyć na przykład historię długu dla siebie, a ja na to na pewno nie pozwolę. Czy dług pomógł w Twoim życiu? Pomógł i przeszkodził. Pomógł, bo społeczeństwo dowiedziało się, widzowie, ci, którzy później głosowali, czy zbierali podpisy pod naszym ułaskawieniem, do współpracy z prezydentem. Ale przeszkodził w wymiarze sprawiedliwości, dlatego że wymiar sprawiedliwości w tym momencie się usztywnił. Wtedy wymiar sprawiedliwości zaczął mówić, hola, hola, to nie jest tak. Akta sądowe są zupełnie inne, to jest historia fikcyjnych bohaterów. No, ale już jest to za mną. Historia ta skończyła się pomyślnie. Przypomnijmy, ile tysięcy osób poparło wniosek o ułaskawienie. No nikt się nie spodziewał, że to będzie ponad 37 tysięcy ludzi. To było chyba w historii internetu, to jest pierwsza inicjatywa, gdzie to właśnie internet, internauci zdecydowali o tym, żeby pomóc. No to była pewna sonda, bo ona nie miała żadnego wpływu na decyzję prezydenta. Ale na pewno Aleksander Kwaśniewski wziął pod uwagę głosy internautów. No i oczywiście autorytetów, które popierały nasze ułaskawienie, moje i Artura Brylińskiego, bo Artur jeszcze czeka na ułaskawienie. Jak można mu pomóc? A, no to właśnie dlatego tutaj jestem i dlatego przypomnienie historii, o której rozmawiamy, czy wydanie książki, czy to, co się wokół dzieje, no bo to media kreują, jakby nie patrzeć, naszą rzeczywistość. I ludzie nie wiedzą, że Artur jeszcze nie jest ułaskawiony. Wszyscy myślą, że Artur jest ułaskawiony, ponieważ i Sikora jest ułaskawiony, bo my jesteśmy jakby tożsami. Film Dług opowiada o nas, więc jeżeli Sikora jest ułaskawiony, no to Bryliński na pewno, a okazuje się, że jest inaczej. Artur czeka na ułaskawienie. Czy są jakieś perspektywy? Z tego, co wiem, tak. Podobno w Rzeczpospolitej był artykuł, znajomi mi przekazali informację, w którym urzędnik prezydencki, czy ktoś z samego otoczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zdecydował, że podejmą decyzję na początku stycznia. No, Artur czeka, minister Ćwiąkalski umożliwił mu oczekiwanie na ułaskawienie, na te procedury ułaskawieniowe na warunkach wolnościowych, to się tak mówi, i Artur gdzieś tam sobie powoli przygotowuje się, tak liczę, do ułaskawienia. Na razie żyję w takim stanie zawieszenia i to jest najtrudniejszy stan, który sam znam, bo półtora roku czekałem na ułaskawienie i dla Artura to jest bardzo trudny czas. Myślę, że to się w końcu skończy. No i myślę, że telewizja Patio w tym pomaga. Tymczasem ty działasz.
została wydana kolejna twoja książka. Która to już pozycja w twojej? No druga. To jest druga książka. Współautorem jest Radek Gruca, ale nie jest to wywiad rzeka, tylko taką wymyśliliśmy kompletnie chyba nową formułę, że dwóch kolesi spotyka się, zaprzyjaźniają się i zaczynają pisać ze sobą. Kłócą się, wściekają, awanturują się, ale powstaje rzecz, która na pewno gdzieś już zapisała się, bo Andrzej Kuryłowicz, wydawca tej książki, kiedy zdecydował się powziąć decyzję, nie wiedział, czy w ogóle książka powstanie. Ale że jest też takim, można powiedzieć, człowiekiem, który działa nieszablonowo, bo jego wydawnictwo jest zupełnie, odbiega od normalnych zasad, no to zdecydował się, żeby wydać książkę i mamy książkę Osadzone. Jaką historię poznają nasi czytelnicy? Mroczną historię poznają, dlatego że w tej książce już nie bawiłem się w pewną grę, którą prowadziłem w poprzedniej książce, bo nie wiedziałem, czy nie trafię z powrotem do więzienia. Stąd Osadzony opisuje tą mroczną część więziennego życia. Tą, o której wielu nie chciałby nawet mówić, a wiele osób, które przeszły więzienie, nie chcą się nawet z tym dzielić. Ona przede wszystkim mówi o tym, że człowiek wychodzi z więzienia okaleczony. Psychicznie, fizycznie, duchowo. No bo człowiek funkcjonuje, to dobrze wiemy, przynajmniej w czterech obszarach. Nie będę tutaj robił wykładu, bo to nie w tym rzecz, ale jest obszar fizycznej wolności, duchowej, psychicznej i społecznej. W więzieniu odbiera nam się wolność i godność. Czyli jest to książka.